Myślę dlatego, że jest Bóg, który jest większy od tego wszystkiego, co mnie otacza, ale On także zna moje serce. On jest dobrym pasterzem, który mnie prowadzi i cały Kościół jako swoje owce i zna każdego z nas po imieniu. I On chce dać nam szczęście, abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi. Tylko Bóg jest dobry. To znaczy w Nim i tylko w Nim wszystkie wartości mają swe pierwsze źródło i ostateczne spełnienie. W Nim jest alfa i omega, początek i koniec. Tylko w Nim znajdują one swą prawdziwość i swe definitywne potwierdzenie. Bez Niego, bez odniesienia do Boga, cały świat wartości stworzonych zawisa jakby w ostatecznej próżni. Traci również swą przejrzystość, swą wyrazistość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane. Czyż nie wskazuje na to również i doświadczenie naszych czasów wszędzie tam, gdzie Bóg został odsunięty poza horyzont ocen, wartościowań, czynów? Dlaczego tylko Bóg jest dobry? Dlatego, ponieważ On jest miłością.